Dobra, już ruszamy ostatecznie w kierunku portu Calais, ale jeszcze jestem w centralnych Niemczech i wyjeżdżam z Autohofu. Duży Autohof, dużo miejsca. Przyjechałem po godzinie 20, było jeszcze sporo miejsc. Ale to się wiąże z tym, że teraz kolejka do wyjazdu jest dosyć długa. Szlaban pokonany, otworzył się bez problemu. Tutaj się idzie po skończonym dniu. Najpierw się płaci po przejeździe. Dostaje się 10 euro na żarcie w restauracji. Nawet dobre, muszę wam powiedzieć, że dobry obiad zjadłem i się najadłem. Jakiś sznicel coś tam skupiłem, zapiekany z żółtym serem, z pomidorkami, z surówką i z ziemniakami pieczonymi. Miałem do wyboru frytki, znaczy dużo było potraw różnych. Później na drugi dzień, teraz przed wyjazdem, się idzie tam do kasy razem z tym biletem. Oni tam tylko coś odnotowują w komputerze, że wyjeżdżam i nie wiem, ile mam czasu na wyjazd. Kolejka była duża, także... Ostrog lewo, następnie skręć w drugą przecznicę w prawo. Kolejka była duża do wyjazdu, także sporo czasu spędziłem na wyjeździe. Na pewno więcej niż 15 minut, bo czasami masz na wyjazd 15 minut. A tu było na pewno więcej niż 15 minut. Spędziłem w kolejce, także nie wiem ile. Dobra, wbijamy się zaraz na autostradę i pędzimy w kierunku Francji. Nie mam tych cholernych naklejek. Wszędzie pytam, nie mam gdzie kupić. Nie wiem, gdzie to się kupuje. A nie było się kogo spytać. No. Richtung Frankfurt. Teraz. Po 350 metrach skręć w prawo, A3, E41, kierunek Frankfurt, następnie pojedź autostradą. Denerwuje mnie ten głos gadający, ktoś tam, były różne skręć takie... Skręć w prawo, następnie pojedź autostradą. Były różne komentarze, że jak można jeździć z włączonym głosem w nawigacji. Kurde, wiecie co? Wczoraj przez wyłączony głos nawigacji przegapiłem zjazd. Musiałem zawrócić. Znaczy tam niewiele przejechałem więcej. Kilometr dwa. Ale zamyśliłem się, zasłuchałem, nie wiem, w książce już nie pamiętam. Audiobooka mam. Remigiusza Mroza. Remigiusz Mróz. Inwigilacja. Jedź A3, E41, kierunek Rohrbrunn przez 85 km. Dobrze, jadę. No i zamyśliłem się i minąłem zjazd. Dopiero jak nawigacja zaczęła mi wyznaczać nową trasę, zauważyłem, że coś nie gra. Także ja wolę, jak mnie upomni. No chyba, że trasę znam na pamięć, no to wtedy nie muszę mieć. No i tak przerzucając kanały w radiu, wszędzie były jakieś gadania albo reklamy, trafiłem na kanał z muzyką klasyczną, gdzie leciał utwór, jak to w Polsce się mówi, Ludwika van Beethovena. Nawet Niemcy wypowiadają poprawnie jego nazwisko. Natomiast po flamandzku się nazywał Ludwik van Beethoven. Nawet Niemcy mówią na niego Ludwik van Beethoven. Czy Beethoven. No ale nie będziemy zwalniać do 30 na godzinę. No. I co wam miałem powiedzieć, jakie są plusy dodatnie i plusy ujemne Autohofu na przykład, na którym byłem. Ja go wyszukałem w aplikacji, kiedyś wam pokażę, z jakich aplikacji korzystam, mam dwie w telefonie. Wyszukałem go w aplikacji, tam były nawet ceny podane w aplikacji, w komentarzach, że wiedziałem, na co się pisze. Minusem jest, trzeba zapłacić, prawda? Jeżeli płacisz sobie sam za siebie w swojej ciężarówce,
no to musisz ponieść koszty. Jeżeli firma ci płaci, to okej. Natomiast plusem zdecydowanym jest to, że są miejsca. Były miejsca w nocy. W komentarzach też można zawsze sobie poczytać na temat ilości miejsc, na temat dostępności miejsc. Generalnie o godzinie 20.11 jeszcze było dużo miejsc. I później jeszcze nawet po mojej kolacji... Powolny ruch drogowy na drodze A3/41. Przed Tobą korek między Wyssembach przez Waldasław A3, Paschew Feimburg Ost A3. 2 minuty opóźnienia. Przybędziesz do celu 15.46. No i tutaj ja mam mówić. Jeszcze po mojej kolacji, po moim prysznicu jeszcze ciężarówki wjeżdżały. Ja sądzę, że tam jest jakiś system sprzedający tyle biletów, ile jest miejsc jeszcze wolnych, prawda? Natomiast już godzinę wcześniej, no właściwie było niemożliwe znalezienie miejsca choćby na zrobienie pauzy 45. Ja tam 30 jeszcze wykręciłem gdzieś tam, przyklejając się w strasznie ciasnym miejscu, także ciężarówki, ja złożyłem lusterka, ciężarówki się musiały przeciskać mocno, powolutku jechać, no ale wykręciłem to, wiecie, z duszą na ramieniu tą swoją pauzę 30, bo 30 jeszcze miałem do zrobienia. Także nawet nie próbowałem szukać na pauzę dobową. Kurde, co się dzieje, muszę opuścić. Dobra, jedź. Na pauzę dobową nawet nie próbowałem szukać gdzieś na jakichś dzikusach czy pompach miejsca. Tylko po prostu sobie na tej pauzie 45 czy 30 wyszukałem Autohof i już wbiłem go w nawigację, skierowałem się prosto do niego. Co? Ty przyspieszasz, ja nie mogę bardziej. Odpuściłem cię. No i plusem zdecydowanym takiego Autohofu, na przykład tego Autohofu, było to, że dostałem od razu kupon na obiadek. Restauracja była duża. I co ciekawe, trzeba było chodzić, do kasy podchodzić w maseczce, a przy stole można było normalnie zjeść jak w restauracji bez maseczki. I oni się zapytali, czy ja chcę wziąć ze sobą do samochodu, czy ja chcę zjeść na miejscu. Ja sobie myślałem, co ja będę się w samochodzie gniót, nie? Zjem sobie na miejscu. Inni też jedli, że zjadłem sobie na miejscu. Obiad był dobry, najadłem się dosyć solidnie. Potem się poszedłem wykąpać. Prysznic czysty. Jak na publiczny prysznic, to raczej czysty. Kibelki też czyste. Także spokojnie wyspałem się, nie bojąc się, że komuś blokuje miejsce, ktoś mnie przyhaczy i tak dalej. Rano tylko trzeba było skasować jeszcze bilet w kasie i jechać do bramki. No. Nic dziwnego. Ano nic. Przyznała, przynajmniej w kraju, w którym to polityk wręcza nominacje sędziowskie. Kordian pokiwał głową zamyślony. Mam na myśli prezydenta, Jordan. Tak, tak, wiem. I chciałam dodać coś jeszcze odnośnie do Krajowej Rady Sądownictwa, wiesz co? A co to, jakiś egzamin? Raczej sprawdzenie podstawowej wiedzy. Odparła i założyła ręce na karku. Tej, o którą nikt cię pytać nie będzie, bo oczywiste jest, że ją posiadasz. Alias patrzył na nich jak na dwójkę wariatów, ale zasadniczo nie było tam nic nowego. Chyłka dawno przywykła do podobnych reakcji. Bo wiesz, że to KRS przedstawia kandydatów na sędziów? Upewnił się. Spojrzał na nią z podełba i nie odpowiedział. A kto powołuje KRS? Oto jest pytanie, dodała. Pytanie do mnie, rozumiem. Nie musisz wymieniać wszystkich członków, wystarczą ci, którzy pochodzą z politycznego nadania. Sejm powołuje... Dobra, jedziemy cały czas w kierunku Eurotunelu. Zostało 411 km, ale prawdopodobnie dzisiaj nie będę przekraczał, bo będzie w ogóle dobrze, jak się zmieszczę w dziewiątce i zaparkuję na parkingu Eurotunelu po stronie francuskiej przed przeprawą, także booking będę miał robiony w firmie na jutro, no od północy będzie ważny. Czyli będę musiał przepauzować na parkingu Eurotunelu i dopiero będziemy po pauzie ruszać na Wielką Brytanię. Na pociąg najpierw.
No i sam pierw. Jeszcze muszę po drodze zatankować, bo mam jakąś 1/4 baku. A do stacji paliw zostało mi nie wiem ile. 140-130 km. Jak mi znikną te głupie strzałki na nawigacjach, to wam powiem. Generalnie znowu były rozbieżności, jeżeli chodzi o trasy na trójce, na której jeszcze nadal jesteśmy, nie, jesteśmy na czwórce już. Na trójce były rozbieżności, 105 km mam do stacji paliw, tej, na której mogę zatankować. Były rozbieżności i ta nawigacja zaczęła świrować. Już miałem tą wyłączyć, posługiwać się tą, bo ostatnio było ok, ale zaczęła świrować. Zaczęła mi wyświetlać komunikaty, że droga w ogóle jest nie dla ciężarówek, tylko dla osobówek, a wszystkie ciężarówki tu jechały. Mimo że była aktualizowana, to co się odwaliło, także jechałem według tej firmowej. Zresztą jak mam jakieś wątpliwości, to raczej słucham tej firmowej, żeby nie było, że postąpiłem wbrew firmowej nawigacji, wbrew firmowym zaleceniom. No, także póki co pędzimy dalej w kierunku Eurotunelu. Niniejszym, proszę szanownego państwa, wjechaliśmy do Holandii. Jakieś hulajnogi tu krążą. A my sobie jedziemy. Nadal nie mamy naklejek cholernych. Jeszcze Belgia nam została. Czekajcie, tu jest jakaś stacja paliw. Zobaczymy, może tu będą mieli. Chyba, że tu jest jakiś sam automat. Lekko w lewo, a ze sensem tych. Lekko w lewo, tak, następnie tak, lekko w lewo. Na końcu drogi, tak. Skręć w lewo. Tak, tak. Wszystko w porządku. Gdzie ja mam zapakować? Jak tu się jeździ? Dobra, chyba tędy da się objechać i wjechać normalnie w rajkę. Tak, da się. Jakby się nie dało, to by się tyłem wyjeżdżało na autostradę. Było blisko do stacji paliw. Dobra. Idziemy zobaczyć, czy mają naklejki. I właśnie przekraczamy granicę belgijską, szanowni państwo. A za jakieś 5 km tankujemy. Przynajmniej mamy taki zamiar. No, jesteśmy, proszę szanownego państwa, w Belgii. Piękne belgijskie widoki przed nami. Jedziemy w stronę Calais i Eurotunelu. Drugi raz zdecydowałem się na wysłanie mnie na Anglię. Mam rozładunek w Anglii. Załadunek też zresztą. Dlatego, że proszę państwa, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Właściwie nie ma się czego bać. Jazda jest przyjemna. Często jest tak, że macie załadunek w Polsce, a rozładunek dopiero w Anglii. Więc nie jest tak, że macie co chwilę jakiś rozładunek, załadunek, napocicie się, naszarpiecie z tą plandeką, z tą firanką i tak dalej, z pasami. Tylko ładujecie, załóżmy, w Polsce i rozładowujecie za ponad 1000 km w Anglii, czyli jest głównie jazda, głównie spokojna jazda. No w Niemczech, jak to w Niemczech, jest zawsze duży ruch, natomiast po wjechaniu do Holandii, po wjechaniu do Belgii jest ruch taki, jak widać, jedzie się bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie. Dzisiaj już mamy 10 marca,
Miejmy nadzieję, że wiosna się zbliża. Na zewnątrz 12 stopni temperatura, taka w sam raz. Nie za gorąco, nie za ciepło. Deszcz na razie nie pada, pogoda jest super. I szanowni Państwo, naprawdę nie ma się czego obawiać, nie ma się czego bać. W przypadku naszej firmy, w przypadku Duvenbecka, całość procedury celnej jest załatwiona gdzieś tam online przez kogoś, przez agencję celną, przez spedycję. Także ja dostaję na telefon tylko numery, dostaję numer bookingu na Eurotunnel, dostaję odpowiednie numery, gdzieś tam są zgłoszone do sieci internetowo odprawy celnej, więc praktycznie ja tylko martwię się o tym, żeby wjechać w odpowiednią bramkę, a trudno się zgubić, bo proszę Państwa, no nie da rady gdzie indziej pojechać. No jedziemy tak, jak wszyscy jadą i po prostu wjeżdżamy na pociąg, z drugiej strony zjeżdżamy i na tym cała filozofia. Anglia jest, mi się podoba Anglia, Anglia jest ładna, zielona. Anglicy są mili, uprzejmi, jeździ się całkiem spokojnie, tyle że trzeba pilnować nie tej linii, tylko z tej strony linii, z prawej strony. Oni wiedzą prawdopodobnie, że kierowca jest z innego kraju i może się gubić, może źle widzieć z tamtej strony. Więc naprawdę nie miałem żadnych takich sytuacji podbramkowych. Jechało się przyjemnie, jak włączałem kierunkowskaz, Anglicy mnie wpuszczali. Tam, gdzie trzeba było, robili miejsce, także jechało się bardzo, bardzo fajnie i bardzo przyjemnie. To, że dostałem mandat, to jest moja wina, bo nie pojawiłem się na drodze, na której był zakaz wjazdu dla ciężarówek tranzytowych, tylko dla ciężarówek lokalnych, ale to równie dobrze można dostać w Niemczech, w Polsce, we Francji, wszędzie. Narosły takie jakieś mity, że tam jest dżungla, tak dżungla kaleci, imigranci atakują, biją kierowców, włamują się do naczep, przyczep i tak dalej. W przypadku Eurotunelu, w przypadku trasy, którą jeździ Duvenbeck, ten problem zupełnie nie istnieje. Zresztą zobaczycie, wjeżdżamy w takie zasieki, w takie ogrodzone trasy, ogrodzone drutem, siatką i drutem kolczastym, że tam praktycznie nikogo nielegalnego nie ma. Poza tym na samym już w pobliżu terminalu już tego Eurotunelu jest ogrodzony, płatny, strzeżony parking, na który wjeżdżam przy pomocy tego urządzenia. Parking się otwiera, szlaban się otwiera, można spokojnie przenocować. Właściwie nie ma szans, żeby ktoś tam się niepowołany dostał do samochodu. Zresztą zobaczycie, zjeżdżamy bodajże, z tego co pamiętam, 42 zjazdem z autostrady A16 we Francji i znaki nas pięknie prowadzą. Jest napisane, że Eurotunel, także naprawdę nie można się zgubić. Ja jechałem pierwszy raz i kompletnie się nie zgubiłem, dojechałem tam, gdzie powinienem. No, a za chwilę sobie zjeżdżamy na Pauzunie. Pozostało mi jazdy 46 minut legalnej, a mam za 10 km parking. Do zobaczenia później. No dobra, sobie już pauzowałem, więc teraz lecimy już prosto na parking Eurotunelu. Tak jak mówiłem Wam, ja wolę dłuższą trasę, gdzie mam jeden załadunek i potem załóżmy 3 dni jadę. Zazdroszczę w ogóle wielkich, długich tras wielodniowych kolegom z na przykład z Kanady. Ale w Europie nie mamy takich dystansów. W każdym razie wolę tą jedną długą trasę po jednym załadunku, jednym rozładunku, niż na przykład kilka rozładunków w ciągu dnia. Załaduję się, zamęczę się, zapocę, zaszarpię z tą firanką, wrzucam następny adres i mam za 2 godziny jazdy kolejny rozładunek. I znowu muszę szukać firmy, gdzie to jest, nie mogę trafić, kurczę, nie pasuje mi wjazd. Po czym się rozładowuję i mam następny, załóżmy, załadunek 50 km dalej, więc znowu godzinę jadę, gdzieś krążę po jakichś miastach, znowu załadunek i znowu 300 km dalej kolejny rozładunek. To tak jak mówię, mam jeden załadunek, jadę aż do Anglii, na miejsce, 3 dni jazdy i mam 3 dni świętego spokoju. No i droga jest bardziej przyjemna. Niemcy mają świetną sieć autostrad, natomiast ruch na niemieckich autostradach jest bardzo duży, jest cały czas trzeba mieć uwagę napiętą, nie można się wyluzować. Natomiast wjeżdżając do Holandii, do Belgii, potem do Francji, jest spokojna jazda prostą drogą. Już pomijając fakt, że Holendrzy, Francuzi, Belgowie są jacyś bardziej wyluzowani, w razie czego uprzejmi pomogą. I Anglicy też. Byłem w Holandii na pierwszy raz na załadunku. Powiedziałem po prostu od razu na wstępie, powiedziałem pani po angielsku, że
że jestem tu pierwszy raz, proszę mi pomóc, bo czuję się zagubiony i tyle. Uśmiechnęła się, ja nie mogła, wszystko wytłumaczyła. Właściwie wszystko za mnie zrobiła w biurze. No, także jedziemy prosto na parking Eurotunelu. Już mam booking na pociąg. Po pauzie dobowej, czyli nocnej w moim wypadku, ruszamy na Anglię. No, oto proszę szanownego Państwa, jesteśmy na obwodnicy Brukseli. Do parkingu Eurotunelu zostało jeszcze 210 km. Widzicie za BMW? W ogóle nie powinno tu stać, bo ja muszę stąd wyjechać. No ale wyjadę. Podszedł do mnie z niego gostek i po angielsku zaczął mnie namawiać, że ma tu niedaleko jedną paletę do przewiezienia do Wielkiej Brytanii i daje mi za to 1000 euro. No, już się nabrałem. Szlak wie, co tam w środku jest. Mówi, ciuchy, nie? Ubrania. No, no. A między innymi, kurczę, pół tony kokainy. No way. Znowu bezpiecznik w manie spaliłem. Musiałem zrobić szaloną instalację, żeby działała mi nawigacja i czytnik opłat. Także już naprawiłem i działa. Więc jak się woda na kawkę zagotuje, to podłączę, rozłączę to całe szaleństwo i podłączę normalnie. No i co, nie fajnie się jedzie w stronę Anglii? Ładne tereny. Jeszcze ładnie będzie, jak się zazieleni wszystko. Prosta droga przez Belgię, potem przez Francję, najpierw przez Holandię. Spokój. Tylko jeździć. Nie wiem, czemu ludzie się boją. Zjechałem na sekundkę na parking, bo chciałem pójść na chwilę do sklepu na stacji paliw. Znowu podszedł do mnie jakiś gościu. Pytał się, czy nie przewiozę mu dwóch kartonów do Wielkiej Brytanii. Co się tu dzieje? Więc w ogóle zrezygnowałem z... Tym bardziej, że nie mam oplombowanej naczepy. Zrezygnowałem z parkingu i jadę dalej. Nie będę żadnej kontrabandy przemycał. Spadają na drzewo. Bądźcie czujni. Szlak wie, co w tych kartonach jest. Albo na tej palecie, którą mi proponował wcześniej gostek z BMW. Za 1000 euro. No, już uwierzę, że ciuchy. I on płaci za transport 1000 euro. Aha. Dobra, jedziemy. Jeszcze chyba jesteśmy w Belgii, a nie we Francji. Jakiś korek się zapowiada. Muszę zjechać na stację paliw i zobaczyć, czy te naklejki będą. A tu jest akurat chyba ostatnia w Belgii. Trzymaj się lewej strony. Znowu będzie gość oferujący 1000 euro? Z tym razem nie będzie. Gdzieś bym tu blisko stanął, żebym nie musiał daleko chodzić. Kurde, do tego. Nie chcę moknąć w deszczu. Nie ma gdzie. A, byłem tu. Po 600 metrach trzymaj się lewej strony. Byłem tu. Następnie trzymaj się lewej strony. Byłem tu, jak pierwszy raz jechałem do Kole Calais. Staniemy sobie prosto. I już. No niestety nikt mi 1000 euro nie oferuje tym razem. Za przewiezienie dwóch pudełek z kokainą. No, tu idziemy zobaczyć. No niestety nie udało mi się kupić. To jest ostatnia chyba pompa w Belgii. Może na pierwszą we Francji jeszcze zjadę. Ale wyczytałem w internetach, że
Do końca marca mamy połowę marca, nie, mamy 10 marca. Do końca marca mają za to nie karać. Tylko zalecać, żeby coś takiego mieć. No kurde, chciałem mieć, no ale nie ma gdzie kupić. Fakt, że firma powinna w to wyposażyć, ale firma ma wyposażone samochody, które są przypisane do Anglii. A ja trochę namieszałem. Najpierw miałem nie jeździć na Anglię, potem powiedziałem, że pojadę na Anglię, więc zostałem już na tym samochodzie. Po 300 metrach trzymaj się lewej strony, następnie trzymaj się lewej strony. Zostałem już na tym samochodzie i... Trzymaj się lewej strony, następnie trzymaj się lewej strony. Więc zostałem już na tym samochodzie i no, wszyscy myśleli, że da się po prostu na trasie to kupić. A się okazało, że nie. Nie dało się. Może na pierwszej pompie we Francji kupię, może na tym parkingu tunelu, Eurotunelu, zobaczymy. Ja chyba muszę pas zmienić, tak. Trzymaj się lewej strony. No, osobówka, myk. Kurde, no co za osioł. Mi się wydaje, że ja te naklejki gdzieś widziałem. Być może na... albo w sklepie na parkingu Eurotunelu po stronie francuskiej, albo na którymś serwisie po stronie brytyjskiej. No w każdym razie, jeżeli mają do końca marca za to nie karać, no to jeszcze mamy 20 dni do końca marca. Pogoda nam się troszkę popsuła, ale do środka nie pada, więc jest dobrze. Nie wiem, ja mimo pogody lubię tą trasę na Francję. No, na Francję i na Anglię. Jedzie się spokojnie, nic się właściwie nie dzieje. Będę tylko nie łamać przepisów, no to nic się nie stanie. Patrzcie, nie jest fajna droga? Też trochę psuje atmosfera, ale tylko troszkę. Do środka nam nie pada. Jest bardzo fajnie się jedzie taką drogą. Wolę taką drogę niż walkę w Niemczech i z tymi załadunkami trzema dziennie i z korkami na niemieckich autostradach i z tym masakrycznym ruchem. A tu się jedzie spokojnie i prostą drogą. Radio Nostalgii. Wiele razy je słuchałem, przejeżdżając Francję wzdłuż i wszerz, z góry na dół, z północy na południe, ze wschodu na zachód i z powrotem. Radio przestało mi reagować na te przyciski na kierownicy. Czasami pomagało reset radia, wyłączenie i włączenie, a teraz nie pomaga. Sprawdzimy. Tutaj powinny być na wyświetlaczu, na komputera. Dubenbeck miga, myślę, kto to mryga? No Dubenbeck. Powinny być oznaczenia, głośniej, ciszej, następna stacja i tak dalej, a nie ma nic. Nie wiem, czy coś powinienem ustawić, czy coś, ale nic nie przestawiałem. Przez całą drogę było, teraz zniknęło. Co miałem powiedzieć? W pobliżu, już w Belgii, w pobliżu granicy francuskiej są kerki. Pierwsze Westkerke, potem Adinkerke, no i Duinkerke. No i pędzimy dalej. Trudno się zgubić, po pierwsze nawigacja jest, a po drugie jest na oznaczeniach Calais. I później będzie chyba 42 zjazd 16 francuskiej, też będzie napisane, że Eurotunel. Nie można się zgubić, bardzo łatwy dojazd.
zabijam pieszych na drodze. Wszyscy wiemy, jakich pieszych, ale ja ich tu nie widziałem. Nawigacja firmowa błędnie każe mi zjeżdżać tutaj na 43 zjazd. Natomiast prawidłowy zjazd to jest 42. Tam jest 42A, 42B. Trzeba podążać za znakami dla ciężarówek. Słuchajcie, miałem o tym nie mówić, ale właściwie czemu nie? Wjeżdżając na parking z tego ronda, pomyliłem zjazdy. Bo szybko, za mną coś jeździ, jeszcze trąbił. Pomyliłem zjazdy i zamiast zjechać na parking, zjechałem na bramki na Anglię. A rezerwację, booking Eurotunelu pociągu mam na jutro. Kochani, jeżeli wam się coś takiego zdarzy, żaden problem. Na pierwszych bramkach od razu powiedziałem pracownikom, no, że pomyliłem się, ja chcę jechać na parking. Chciałem jechać na parking, bo dopiero jutro chcę jechać na Anglię. Jedna z miłych pań wsiadła w swój samochód, kazała jechać za nią, pojechała, otworzyła mi bramkę, dała mi bilet na wyjazd i tyle. Czyli jak się zgubicie, po prostu powiedzieć, zapytać. Jak mówiłem, tutejsi pracownicy, w ogóle Francuzi i Anglicy, oni są uprzejmi, chętnie pomogą. I tyle. Nie przejmować się. Genovefa, świeżak sobie dała radę, wy też sobie dacie radę. Co sobie kupiłem oczywiście na parkingu Eurotunelu w sklepie francuskim? No. Nie mogłem sobie darować. Słyszycie to? Mam wrażenie, że chłodnia koło mnie zaparkowała. Co najmniej jedna. Nic to. Damy radę. Idziemy spać. No dobra, dojechaliśmy do końca, jesteśmy w Wielkiej Brytanii, czas ruszać. Proste, nie ma się czego bać. Tu już czeka kolejka na wjazd po lewej. No i jazda. No to co, wpadamy na autostradę i jazda.
7.20 na Londyn na razie. Dobra, to jedziemy już M20 w kierunku Londynu. Omijamy dolnym łukiem Londyn i jedziemy na zachód w kierunku Walii. Do celu 358 km, bez pauzy nie dam rady do rozładunku. Nigdy tam nie byłem oczywiście, no ale damy radę. Wieje dosyć mocno, ale pogoda się trochę poprawiła. We Francji wiało i deszcz padał, a tutaj przynajmniej deszcz nie pada. Przynajmniej póki co. Dobra, jedziemy. Może BBC Radio tu poszukamy? Czemu nie? Już dzisiaj rano miałem tutaj na kierownicy sterowanie radiem, a teraz znowu nie mam. Szlak wie, o co tu chodzi. Czasami pomagało właśnie wyłączenie i ponowne włączenie. O, teraz pomogło, proszę bardzo, mam. Ale zwiewa mnie z drogi. Radio Ashford. BBC Radio 2, proszę bardzo. Ale na razie gadanie. Very clever stuff with wafers and there's some etching and he does explain it to me. Dobra, jazda. Jakie wysokie ciężarówki tu jeżdżą czasami. Nie wiem ile tu mamy metrów. 5? 6? Teraz zjeżdżamy na serwis na chwilkę przerwy. No i tu na serwis zjeżdżamy, już sobie wyznaczyłem wcześniej. 800 metrów. Na jednej nawigacji. M25. Kierunek cabin services, następnie skręć w lewo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. Dobrze. Tak zrobię. 500 metrów do zjazdu, tak. Zjedź. Następnie skręć w lewo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. I zjedź pierwszym zjazdem. Następnie dojechałaś do wyznaczonego punktu trasy. Dojechałaś do wyznaczonego punktu trasy.
pierwszy raz tu jestem oczywiście. Nie wiem co dalej. Muszę jakieś miejsce znaleźć, tylko do kibelka skoczę. Nie skorzystałem w pociągu i teraz żałuję. Siopta wszystko. Włączyłem na chwilę nagrywanie, bo przegapiłem wjazd na tutaj taki dodatkowy parking, na którym są miejsca. Musiałem jeszcze jedno kółko zrobić, więc no da, na filmie. Idziemy do kibelka. No, załatwione co było do załatwienia. Idziemy do samochodziku, który stoi gdzieś tam. O, widać. No, na tym górnym parkingu mnóstwo miejsc. A tam na dole było zapchane. Tu są, proszę, ile miejsc. Wyjeżdżamy z tego serwisu. Tylko nie do końca wiem, gdzie mam jechać. Po 150 metrach skręć w lewo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem M25. Następnie pojedź autostradą. Dobrze. Spróbujemy. West, Heathrow West, Gatwick East. Jedziemy na zachód. Skręć w lewo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem M25. Następnie pojedź autostradą. 40-25, dobrze, to jest nasza droga. Pompa, pompa. Dajesz, Maniek, dajesz. No, łatwo się wyjechało stąd. Jedź M25, kierunek Heathrow, przez 14 km. Dobrze, będę jechał. No, pojedziemy dalej. Trans Orion. Pensjonat Orion ma własną firmę transportową. I to z Polski. Trans Orion. Zapraszamy do pensjonatu Orion. Niniejszym. Były znowu pewne rozbieżności pomiędzy jedną i drugą. Posłuchałem tej i chyba żałuję. Według tej pojechałbym troszkę inaczej i nie byłoby tych robót drogowych po drodze. No ale w takich czasie pewnych rozbieżności, kiedy obydwie kierują na jakieś autostrady, słucham raczej tej firmowej, żeby nie było, że jeżdżę sobie po swojemu. Ale tym razem było posłuchać tej. No i teraz jestem na złym pasie i tak wszystko stoi. Jestem na złym pasie, bo powinienem być na tym, a tu mi się nagle pojawił napis, że zjazd na jakieś J coś tam, ileś tam, tylko. J35 only. No ale już jedziemy. Nie remonty, remontów nie lubię, ale wjechałem na autostradę M4 i miałem nie ujechać, pojawiła się informacja, że będę nie ujechał bez zjeżdżania żadnego, bez żadnych skrzyżowań przez 170 km. To lubię, mogę się poluzować, pójść spać, obudzić się za 170 km. A w Wielkiej Brytanii temperatura plus 12 stopni. 11 marca, cicho bądź, 11 marca, ja nie mam żadnych ostrzeżeń o radarach. Ładna pogoda się zrobiła. Żyć nie umierać, tylko jeździć po Anglii. Żebyśmy jeszcze z tego remontu szybko wyjechali, to było fajnie. Proszę Państwa, jesteśmy we wschodniej Walii. Był znak, to była duża tablica,
Jesteśmy we wschodniej Walii. Ładnie? No. Jedziemy dalej. No i słuchajcie, po Anglii się dosyć łatwo jeździ. Jest bardzo dobra sieć autostrad. Dobre oznakowanie. Trzeba tylko patrzeć na to. Ja nie patrzyłem kiedyś. Poniosłem konsekwencje. Trochę w miasteczkach jest... na przykład przy zjeździe na serwis miałem rondo, te ronda są w drugą stronę, ja stamtąd nie widzę, czy mi ktoś nie najeżdża. Znaczy nie widzę od razu, tak jak z lewej strony w Polsce, dajmy na to. Trzeba patrzeć mocno w lusterka z tamtej strony i uważać na, pomalutku wjeżdżać na rondo i wszystko będzie dobrze. Też pomału wjeżdżałem, nie bardzo widziałem, czy mogę wjechać, ale pomalutku wjeżdżałem i Anglicy mnie wpuścili. Że naprawdę nie ma się czego bać. Ważne, trzeba pilnować tej lewej linii, bo miałem tendencję do zjeżdżania w tą stronę i właściwie do jazdy prawym kołem po prawej linii. I strąbił mnie jeden Angol z Angolii. Natomiast mam wrażenie, że te linie, że te pasy są węższe troszkę niż na niemieckich autostradach. Nie no, spokojnie się mieścimy, prawda? Zobaczcie na tego przed nami. Spokojnie się mieścimy, ale jest mniejsze pole manewru. Bristol Reading. Wiecie co, ktoś z komentujących słusznie zauważył, że na produkcji tych pachołków ktoś kurde zbił miliony. Słuchajcie, ja jadę jakieś 50 km tą autostradą i cały czas są pachołki. I to tak gęsto. Nie tak jak na lotnisku, ale też gęsto. Po co? Nie wiem. Się nic nie dzieje. Kompletnie się nic nie dzieje. Polis mnie wyprzedziła. Ale dzisiaj nie robi niczego nielegalnego, więc nie mam się czego bać. A po co za barierką stoją słupki, to już zupełnie nie rozumiem. Taki folklor angielski. Te linie już mi się wydają szersze trochę, może mi się wydaje. Nie wiem. Może są takie same jak w całej Europie. Może tam mi się wydawało, że są węższe. Trochę nam się pogoda psuje, ale mamy do mety jeszcze 94 km, więc równie dobrze możemy pod tą chmurą przejechać. Z drugiej strony może być. Z drugiej strony może być ładna pogoda. Zobaczymy. Co będzie, to będzie. No, tak jak mówiłem, tak jak przypuszczałem, 5 minut później. Wyjeżdżamy spod chmury i robi się jasno. Będzie słoneczko. Jeżeli Irlandia to zielona wyspa, to tu jest mokra wyspa. Żartuję oczywiście. We Francji też padało. Patrzcie przed nami, jaki piękny niebieski wiadukt. Jak nie pojedziecie do Anglii, czegoś takiego nie zobaczycie. Tylko tutaj. Pogoda się poprawiła, ale do mety jeszcze daleko, więc jeszcze 10 razy się może zmienić. Do środka nam nie pada, więc jedziemy, jest dobrze. Zaraz wjeżdżamy na jakiś most duży, a ja nie mam pojęcia, czy ten most się jakoś płaci, czy nie. I nikt w firmie też nie potrafi mi powiedzieć. Wolałbym nie zapłacić kolejnego mandatu, a most jest dość gigantyczny. Obserwować, czasami się przez internet płaci w ciągu iluś tam 24 godzin, czy iluś tam. Patrzcie. A tu nie wiem, jak to wygląda sytuacja. Most Księcia Walii. Ciężarówki jadą, czyli zakazu nie ma.
Ja jako obcokrajowiec rzucam się w oczy. Jaką to ma wysokość to jest? Patrz, jakie wielkie. To jakiś metr wyższy chyba od naczepy. Jakieś 5 metrów wysokości ma, nie? Może więcej niż metr, prawie. Patrz. Porównanie. Takie to oto tereny zwiedzacie, jak jeździcie na Anglię, szanowni państwo. Już pomijam fakt, że przynajmniej u nas w firmie stawka za Anglię diety jest wyższa niż za resztę Europy. Już na pewno niż za Polskę. Jak to mówi Tiger, jestem tu i jeszcze mi za to płacą. Nie widziałem żadnych informacji o opłatach za most, czyli wychodzi na to, że jest chyba bezpłatny, nie wiem. Chyba, że trzeba sobie w internetach poszukać. No i tak oto zjechaliśmy. Zjechaliśmy z mostu Księcia Wali. Do bodajże Walii Południowej. W okolicach miejscowości Cardiff. Możecie sobie na mapie zobaczyć, gdzie jestem. A oto Walia. Które niewiele widać. Właśnie pada deszcz z gradem. Na filmie nie widać gradu, ale na szybie widziałem parę razy uderzający grad. O, lecą kulki. W marcu jak w garncu, jak to mówią. Dziwnie wygląda ten gabaryt, co jedzie przed nami. Momentami wygląda, jakbyśmy miał przewrócić na lewą stronę. Teraz nie, ale były takie momenty, że aż kurde patrzyłem, czy się wróci. Jak skręcał w drugą stronę. Tak go przechylało mocno na lewo. Z ładunku w jednej firmie, nie pamiętam gdzie.
Wąchocku. Nawet zasłony, żebyście nie widzieli. Mam nie filmować firm. Z czego korzystam? Mam teraz jechać stąd ile? 132 mile. Czyli 132 mile. Ale moment. 132 mile. No ileś tam kilometrów. 132 mile. To mam źle wyznaczone. To sobie zrobimy tak. Skasujemy trasę. O, nie ma trasy. Ostatnie miejsce docelowe. Oxford. Czyli stąd jedziemy, z Walii jedziemy do Oxfordu. Na załadunek. Z czego skorzystałem, wam powiem. Nawigacja ta, a trasa nie odpowiada profilowi pojazdu. Według tej nawigacji nie wolno wjeżdżać ciężarówkę w Roman Way. Według ta nic się nie czepia. Ta nic nie mówi, czyli teoretycznie mogę. Natomiast ta twierdzi, że nie wolno tam wjeżdżać. Więc oszczędziłem. Przejdziesz do celu 16:47. No, 213 km, sporo. Nie wiem, czy przejadę. Nie wiem, czy dojadę. 2:51, no nie wiem, ile mam zaraz po pauzie. Zobaczymy, ile mi jeszcze zostało. 3 godziny, no chyba nie bardzo. Trochę tak kijowo stanąłem, a już mi się nie chciało, bo gdzie muszę pauzę 30 wykręcić. Żebym wiedział, ile mi zostało do końca dnia. Znaczy, żebym mógł jechać już, no. Ale włączyłem sobie Google Maps i patrzę, to jest ten Roman Way, na której nie wolno jeździć ciężarówkami. Proszę, jest parking na firmie. Wzdłuż ulicy stoją ciężarówki zaparkowane, są miejsca. Proszę, ciężarówka stoi zaparkowana. Czyli wiem, że mogę jechać i stanąć wzdłuż ulicy i wtedy szukać biura. O! Ale czarno widzę czas dzisiejszy. Chyba się nie wyrobimy dzisiaj. I będziemy szukać jakiegoś serwisu na spanie na noc. Bo dzisiaj już na 10 nie mogę iść, tylko na 9. Tylko 9 mi została. No. I tak się to oto żyje za kółkiem. Trochę po partyzancku pauzujemy. Lusterko nawet złożyłem w takiej uliczce, bo nie było miejsca. Muszę tą 30 wykręcić, ale jeszcze 2 minutki zostały i spadamy. Czyli chyba się udało. No dobra, wyjechałem już z firmy. Jadę w kierunku Oxfordu, ale nie dojadę dzisiaj.